to cenny etap, który ma przygotować dorosłych z niepełnosprawnościami do możliwie samodzielnego życia. Rozmawiamy o nauce w szkole przysposabiającej do pracy numer 2, działającej w zespole placówek edukacyjnych w Olsztynie. Ilu podopiecznych tak naprawdę, bo uczeń to może już jest za małe określenie w kontekście SPDP, właśnie ta jednostka w zespole placówek edukacyjnych liczy, jak duża to jest grupa? W tym roku szkolnym uczniów w szkole przysposabiającej do pracy jest dokładnie 53. Powiedzmy trochę o następstwie edukacji, bo to są bardzo często osoby, które już znają bardzo dobrze to miejsce, zespół placówek edukacyjnych, bo no są tutaj albo od liceum, do niedawna od gimnazjum, a niektórzy to są uczniowie, którzy tutaj trafiają w wieku no, przedszkolnym i zostają z Wami do w zasadzie no, 30 niemalże. Zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o czas edukacji umożliwiony w szkole przysposabiającej do pracy, to jest osiągnięcie 24 roku życia, ale zdecydowanie są uczniowie, podopieczni, którzy tę ścieżkę edukacji realizują u nas od samego początku, czyli rzeczywiście od przedszkola, później przez szkołę podstawową, do niedawna przez gimnazjum bądź też liceum, a niektórzy uczniowie wymagający edukacji w szkole przysposabiającej właśnie do zakończenia SPDP. Powiedzmy trochę o jakby zakresie pracy, zakresie działalności, bo SPDP to jest zdecydowanie więcej niż takie w pierwszym odruchu kojarzone zajęcia praktyczne. Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, szkoła przysposabiająca do pracy faktycznie ma pozwolić uczniom w nabyciu umiejętności praktycznych, ale nie możemy zapominać o tych priorytetowych, najważniejszych kwestiach dotyczących rozwoju każdego człowieka. I są to zdecydowanie kwestie dotyczące umiejętności komunikacyjnych, społecznych i emocjonalnych. I to właśnie na nie kładziemy największy nacisk, ponieważ tylko przy zapewnieniu możliwego rozwoju tego obszaru funkcjonowania możliwe jest rozwijanie się na kolejnych płaszczyznach, czyli tutaj w związku z nabywaniem umiejętności praktycznych. Praktycznych poprzez poznawanie różnych dziedzin pracy i nabywania umiejętności czynności pracy. I wiem, że faktycznie są takie sytuacje, że te osoby później znajdują pewnego rodzaju zatrudnienie i no, wykorzystują te nabyte tutaj umiejętności w praktyce. Tak, oczywiście. No i taka też jest główna idea. Po to uczniowie realizują edukację w naszej szkole, aby faktycznie mogli jak najpełniej korzystać z praw przysługujących każdemu obywatelowi. I w momencie, kiedy kończą edukację w szkole przysposabiającej do pracy i na horyzoncie pojawia się taka możliwość znalezienia zatrudnienia, to my robimy wszystko i wspieramy naszych uczniów na etapie i poszukiwania i wszelkich formalności dotyczących znalezienia zatrudnienia właśnie po to, żeby mogli ten cel życiowy, który nie jeden z nich ma, osiągnąć. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv